Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko! Słuchajcie, dzisiaj, zanim zaczniemy grać, bo zbliżają się święta wielkanocne, życzymy wam... Czego życzymy, Olusiu? Życzymy wam miłych świąt. Miłych, rodzinnych, mimo tej sytuacji, która jest, ale żebyście w miarę możliwości spotkali się z tym, co chcecie. Żeby zajączek... Jakieś zingsiory, albo finksiory, albo t-racersy, albo w ogóle jakieś wymarzone małe zabaweczki. Ja sobie zażyczyłam 600 klocków. Ale mów troszkę głośniej. 600 tak ci... klocków. 600 klocków takich puzli, co tam... znaczy nie puzli, takich klocuszków, które na społeczności zobaczycie, miał tam poustawiane, porobione robociki z tego, tak? Będzie miał 600 dodatkowo, a może będzie miał więcej. Tylko pamiętajcie o tym, że zajączek to nie święty Mikołaj, nie przywozi woru prezentów, tylko jakieś drobiazgi, tak? Życzymy wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, mokrego dyngusa, żebyście zostali oblani i żebyście wy pooblewali innych, tak, Oluniu Ponczuniu? No to co? Mniej gadania, zaczynamy... Brawl Stars. Dzisiaj Oluś pokaże, bo prosiliście w Q&A, żeby pokazał, poczekaj, żeby pokazał co? Wszystkie skiny. Wszystkie skiny. I ile ma skinów. Ile ma skinów, jakie skiny. Zobaczymy, czy coś ma nowego do odebrania i może w coś tam zagramy, coś przyfreestylujemy, czyli coś na żywo, bo nie mamy za bardzo teraz w tej chwili pomysłu, ale zobaczymy, może coś się wydarzy, tak? Ja mam pomysł taki, żeby Oluś, zanim zacznie grać z wami, spróbował, zobaczymy, które miejsce zajmie, jak będzie się ukrywał przez całą bitwę z 10. Co ty robisz? Nie mrugaj. Olek. Okej, bo coś muszę, poczekaj, muszę nastawić go. Dobrze, nastawione. Poprawić włoski. A jak mrugam, to widzę czarną dziurę. Aha. Taką zieloną. O nie, widzi czarną dziurę. Dobrze, nie idź w stronę światła. Dobra, okej, uwaga. To... Za momencik, za chwileczkę zacznie się kręcić. Już tu sobie włączamy włącznikiem Brawl Starsik. To w takim razie do zobaczonka przy innym zrzucie z ekranu. Tak, Oluniu Ponczuniu? Ok, to pa. Na siemanko i mamy właśnie granko. No to Oluniu, Ponczuniu, włączaj. Najpierw sprawdź, co tam masz, czy coś nowego ci doszło do tworzenia. Pieniążki. Co tam jeszcze masz? Nic więcej. Nic więcej? Czekaj, ciupkę podkuśnijmy, tylko nie za bardzo. Żebyśmy nie zagłuszali was. Dobra. To teraz pokazujemy co? Skiny. Zacznij od początku. Dobrze. Czyli mamy tak. Jackie. Ale to nie masz więcej skinów? Masz. Nie mam. No to pokazuj skiny. Ale nie, nie. Olusiu, zrób inaczej, kochani. Ja. Wchodzisz i pokazujesz skiny Jackie. Ale to jest tylko pierwszy. Jeden skin. Jest tylko, mam, to jest skin jeden. No skin jeden, ale to jest oryginalny, tak? Tak, to jest oryginalny. No ale to pokazujemy. Teraz drugi. A nie, tu Leon. Tu nie mamy. A tutaj nie chodzi o takie. Tu też nie mamy. Tu, o, to jego mamy. Pamiętam, jak zdobywaliśmy. Ale to pokaż. No lek, pipopolek. Ale to tylko skin. To jest skin jeden, a tu jest oryginalny, tak, Oluniu? To pokazujemy. A poczekaj, wróć na chwilkę. Okej, okay, dobra. Chciałem sprawdzić, bo myślałem, że masz trzy. Dobra. Tu nie mamy. A, nie włączyliśmy. Poczekaj. Dobra. Na chwilkę wyjdziemy, żeby nam nie przeszkadzano podczas nagrywanka. No i dawaj dalej. Rosa. Rosy nie mamy. My tak naprawdę tak dużo skinów nie mamy. Bibi mamy zombie. A, Bibi mamy zombie. Nie wiem, jak oglądaliście nasz specjalny odcinek, ale pokazuj też oryginalny. A, pokazałeś, dobra, nie zauważyłem, przepraszam. Tak, tak, tak. Frank taki i Frank taki. Okej, Joska, super. Oj, przepraszam. Dawaj dalej. O, tego mamy, bo pamiętam.
Znaczy, tego nie mamy skina, to nie do tego. Takiego bawarka mamy chyba skina, tak? Tak. Do nity nie mamy. Do poko mamy. Też. To jest skin, a to jest oryginalny, to jest. Ale skin. To jest skin. A to też był Halloweenowy, czy to był inny? Nie, to był inny. To był inny, dobra. Tutaj Daryl. Daryla mamy. R2D2 jakby. D4RY1. Dobra, następny. No, następny Daryla pokazywałeś. Teraz Bula. Go mam za darmo. Jego za darmo, więc pewnie w większości też pewnie go macie. Chyba, że później dołączyliście. Tego nie mamy, Gayla. Jessie. O, Jessie masz, no tak. To jest skin, to jest oryginalna. Okay. I ona też była za darmo. Też była za darmo, pamiętasz to wszystko? Okej, super, Osko. Następny. I przy okazji zobaczycie wszystkie nasze postacie. Carlo nie ma. Shelly mamy. Znaczy rozbójniczka Shelly. To jest skin, to jest oryginalna. No wiem, ale to wtedy jest, też ma inną nazwę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Mamy 8-bitowiec klasyczny. I oryginalny 8-bitowiec, bez klasyczny. Go mam za konto. Za konto, tak jest, z króliczkiem. On fajnie się nim grał, jak dobrze pamiętam. Ja go mam wymaksowanego, widzisz, 2 star powery, 2 gadżety, 10 poziom. Wow, ale bo on tak chyba doszedł za darmo, tak było. Tak coś kojarzę. Znaczy nie, nie za darmo, tylko w pakiecie go wylosowaliśmy. Nie, w pakiecie, nie. Ale za coś tam było, nie pamiętam. To jest skin. Było za konto. O, tu mamy dwa. Jeden skin za, wojowniczy za 29 gemów. No. Tutaj bo wojownik oryginalny. I tutaj taki demon. Demon. To był też może Halloweenowy? Tak, to był Halloweenowy. No właśnie, to go kupiliśmy za gemy. Okej, okay, jedziemy z następnym. Ani. Skin oryginalny. A pokaż mi jeszcze na niego. Poczekaj, wróć, pokaż mi jeszcze. Fajny, retro. Skin oryginalny. No skin, skin, no skin. Okej, okay, dawaj następnego. Staromodny. Poczekaj, wow. Jeden skin. Staromodny Brock. Poczekaj, Super Ranger Brock. Trzeci skin. Wow, Boombox Brock. I to jest oryginalny. A skąd masz tyle skinów do niego? Pamiętasz? No, pamiętam. No, nie pamiętam, no dobra. Tu nie mamy w Rico. Oj, 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 oj. Na Rico skończyliśmy. Dawaj, następny. Dynamite, go mamy. Oryginalny. I boy hotelowy Mikey. Ale poczekaj, Rico nie pokazałeś chyba, czy pokazałeś wszystko? Tak? O, przepraszam. Dobra, następny. Kiełka nie mamy. Mamy. Ale skina nie mamy. No tak. No teraz skiny pokazuję. Skin. Bonita Colt. Nie ma skina. Skin i bez skina. Okej, okay, następny. Ale ma nie. Mortis. On nie ma skina. Wiesz, dlaczego on tak jest? Dlaczego? Bo go od razu wydropiłem, to tak było. A, bo wdropnąłeś takiego w skinie. Takim innym, nie. Tak? No taki jest oryginalny. Nie, to jest oryginalny i to jest oryginalny. Nie, no Mortis jest oryginalny, a ten jest napisany, że Mortis w cylindrze, czyli musiał być to skin. Nie, dobra, to nie napiszcie nie w komentarzu, kto ma rację, tatuś, czy ja nie stawiam kolację, czy Olek stawia kolację. Nie, tatuś, dobra. No okej, okay, niech ci będzie. No nie będę się z nim kłócił, przecież zna się na tym lepiej niż ja. Ale kruk, nie mamy do kruka. Do kruka nie mamy, do Edgara nie mamy. Do Bibi mamy. Mamy do Bibi. Taki Halloween. Biedronka Bibi. Ale to nie jest Halloweenowy. To nie jest Halloweenowy. Do niej mam za te Star Pointsy. Star Pointsy, okej. Okay. Next. Do Colty nie mamy. No, błękitna Tara i zwykła. I błękitna. Super. Nie mamy. Paper nie mam. Oj, tu mamy. Tik w stroju bałwana i... Bardzo mi się podoba ten skin akurat. Oj, tego też mam. Królu. I pamiętam jak go kupowaliśmy tego skina, czy jak to, czy my go dropnęliśmy? Czy za co to było? Pamiętasz?
Bo ja nie pamiętam. Wiem, a że to wiesz, za co to było? No, za co? Za koniec karnetu, zapomniałam. A, za koniec karnetu, no bo za tak. Koniec karnetu jest zawsze do jakiejś dobra. Postaci. Ostatnie dwa no, zostały, tak? Jean do Gina nie mamy. I do kapitana. No, no nie, pułkownik Rafus nie ma. Okej, okay. No to, to jedziemy teraz. A tu nic nie mamy? Nie. Nic nie ma? Zobacz. Jak nic chcesz, nie ma do otworzenia. No. Jeszcze możemy. Co możemy? Zrobić takie zadanko za 1000, mm-hmm. Ale muszę wygrać 14 rund. Ło, ale to nie dzisiaj, to najwyżej samemu w weekendzik, jak będziesz mógł grać, to wtedy, tak? A, właśnie, bo pewnie wczoraj się... Dobra, to cały czas się chowa, a ja będę mówił, ok? Twoim zadaniem jest się chować cały czas. Ale tatuś, to jest... Ale... Co? Schowaj się tu. Ale tatuś. No. Jest to, to jest. To jest. No. To jest ta mapa, to nie jest zwykłe solo. Ale nie szkodzi, ty masz przetrwać, nie pokazuj się nikomu. Zobaczymy, które miejsce zajmiesz, jak nikomu się nie pokazują. No ale teraz musisz walczyć, bo cię znalazł. Dobra. Masz go? Nie masz? Pokonaj go. Atak, super atak. No, nie, no, lek, pipo, polek. No wiesz co, taka plama. Super atak, wiesz czasami jaki jest niefajny? No czasami, ale może jak go użyłeś, zginąłeś w tym czasie, jak go użyłeś, to on się w ogóle nie zniszczył. Dobra, ale chodzi mi o to, kochanie, że ty masz się chować, ale żeby cię nikt nie znalazł. Biorę zwykłe solo. Biorę zwykłe solo. Dobra, weź solo. Zwykłe solo, jak ci wziąłem niezwykłe solo. Sam wziąłeś, sam włączyłeś. I czym się różni? Solo. Gra solo, tak samo było. No dobra, nieważne, on się mądruje, a ja wam powiem coś bardzo ważnego. Wybierz sobie postać, on niech sobie wybiera postać, a ja wam powiem, pewnie niektórzy z was się wystraszyli wczoraj, bo zamieściliśmy posta, że musimy zakończyć nasz kanał, ale to był żart, bo wczoraj był co? Ryma? Dzisiaj. Oh my goodness. Synku, dzisiaj nagrywamy, ale jutro będzie ten film. Czy ty możesz mówić to, co ja? No nie, no sprzedał nas. Ciągle jest Prima Pryjs, ale ten filmik zobaczycie jutro, jak już będzie wczoraj Prima Pryjs. Rozumiecie? Ale jak zwykle musiał chabuś, wszystko popsuć. Olej. Myślimy. No dawaj. Tego chowanego. Znaczy chowanego, bo musisz poćwiczyć, jak to będziesz robić z widzami, jak kiedyś nagramy. Masz się chować cały czas. Już to nie jest tam. Dobrze, chowaj się. Nie szkodzi. Nie pokazuj mu się. Widzicie teraz, no. Oluś, musisz się chować. Nie możesz dać mu się zobaczyć. Już jeden cię znalazł i ma punkt. Nie. Gra w chowanego polega na tym, że macie nikt nie znaleźć. Ale tak tu wiesz, jak ale on cię znalazł, bo. Chowanego w brosce. No powiedz mi. Trzeba zebrać widzów, trzeba stworzyć własną mapę. Zbierz tutaj masz kamień, bo ktoś pokonał. No, trzeba stworzyć własną mapę. Trzeba stworzyć własną mapę z widzami. Żeby tam byli widzy. Widzowie. Trzeba zebrać... Widzy. Trzeba zebrać... Ja wiem, ale twoim zadaniem tutaj w tym jest, żeby cię nikt nie znalazł, kochanie. Czy możesz zrobić to, co cię proszę, synku? Mi się nie udaje. Udaj, masz się chować, masz nie strzelać do nikogo. Uważaj, bo chmurki. Chodziło mi o to, żeby zobaczyć, że jak... Które miejsce można zająć cały czas się chowając? Rozumiesz? Dobra, poczekaj, teraz nic nie rób, tylko uważaj, żeby cię te trujące gazy nie dorwały. Bo moim zdaniem... Nie strzelaj, nie strzelaj, nie wydawaj swojego miejsca. Że teraz przesuń się do góry, tu. Poczekaj, nie strzelaj. Dobra, będziesz musiał, teraz musisz pójść tam, do tamtych. Moim zdaniem można się schować tak i czekać, aż zostanie tylko ostatni. Więc prawie pewne punkty macie. Wielkie starcie. No i widziałeś, czyli miałem rację, stawiam kolację. Walcz, super atak! Jest! I widzisz, jaki dobry sposób na bycie pierwszym? Ale tatuś, wiesz, przez no, to uwaga, to jest. Będzie się mądry. Wiesz, no, przez co to jest? No przez to. Przez to, że ja użyłam ulta. Niech będzie, ale może też dzięki temu, że się chowałeś, nie walczyłeś, nie traciłeś siły i nie spotkałeś przeciwnika silniejszego od ciebie i dzięki temu wygrałeś. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, ok? Chowaj się do momentu, jakiego tylko będziesz potrafił, dobra? O, i przynajmniej nawet mi się zaliczyło do tego. No widziałeś.
Zagraj ponownie. Tylko chowaj się, ok? Nie atakuj, chowaj się. Zobaczymy, czy drugim razem uda się Olusiowi zdobyć pierwsze miejsce. Chowając się i czekając na ostateczną bitwę. Szybko idę, szybko idę. Mam jeszcze skrzydła. Nie, nie, bo się wydasz. Na razie naszym zadaniem jest chowanie się. Jak wszyscy pójdą, nie będą widzieli, to sobie zniszczy. Dobra, właśnie. O nie, on tu idzie. To on tu idzie, dobra, spokojnie, on sobie zniszczy. Nie podchodź tak blisko, bo chmury się już zaczynają pojawić. O, tu walczą między sobą, dobra, czekaj, nie ruszaj się. Dobra, musisz... Uważaj, nie walcz. Nie! Ale ona tu była. No nie szkodzi. Dobra, zbierz. Masz się nie wydawać. Uważaj, już poszedł sobie tamten. Nie strzelaj, dobra, ładujesz się. Zobacz, jaki to jest dobry sposób. Czy wy też uważacie, że to jest dobry sposób? Trochę oszukiwany, tak, ale... Ja to ciągle próbowałem w życiu robić i to by się przejdź sobie teraz tu. Przejdź sobie tu. No ale zobacz, pierwszym razem, jak słuchałeś rad tatusia, to ci się udało. Dokończymy się. Trochę oszukiwane, ale z drugiej strony, jak chcemy zdobyć jak najwięcej pucharków, no to warto się czasem trochę poukrywać. Albo atakować, ukrywać się i atakować z zaskoczenia. Jak to robili, chciałbym powiedzieć, rebelianci, partyzanci. Uważaj. Ilu jeszcze? 5. Coś się... Ciekawe, co by było, jakby 10 się chowało. I czekali, aż w końcu te chmury by ich ścisnęło i by na koniec było 10 walk na raz. Okej? Uciekaj. Szybko, tu się schowaj. Tu. Nie, nie strzelaj. Schowaj się tu. Dobra. Co widzicie? Wielkie starcie, okej. Super atak. Tak jest! I drugi raz mówiłem wam, że to działa! Super skopionka. Powiedz, że działa. Okay. Dumny jesteś, tatusia, że tak wymyślił? No i widzisz? Okej. Okay. Na tyle styknie. Może bo poczekaj. Jeszcze raz spróbuję. Poczekaj, a ile już nagrywamy? No już nagrywamy tyle. No dobra, niech zjedzą nas motyle. Próbujemy jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Czy nam się to uda? Tylko słuchaj się, tatusia. Dobra? Ostatnia walka. I spadamy, ale zapomnieliśmy. Łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. I wspierajcie nas, piszcie duże komentarze. Okej. Uwaga. O, taka podobna mapa, jak wtedy zacząłeś, to mówiłeś, że to nie to. A tam mogłeś zniszczyć. Poczekaj. Uważaj, tu się chowa. Nie. Nie wydawaj się. Dobra. Wydawaj się, on sobie pójdzie, czekaj, gdzie on jest, uważaj, dobra, idzie. On idzie po kiły. A, po kiły. Możesz się troszkę przesunąć tu, żeby przypadkiem nie... Dobra, zostaw. W sumie poszli, to może idź rozwadzą skrzynkę, może się nie wydasz. Szybko, póki jest ten. Dawaj. Masz, uciekaj, dobra, idź się schowaj. Zobaczymy. Nie wchodź blisko chmurek. Już zostało tylko 4 zadymiarzy, czyli tak naprawdę 3. Po 4 jesteśmy my, prawda? Czekamy. Trochę nudnawo z tym czekaniem, ale myślę, że warto. Co ty na to, Oluś? Tak średnio? Czy warto? Ale średnio, ale warto, bo zdobywasz pucharki, prawda? A tobie brakuje jeszcze, żeby zdobyć, to musisz przejść gdzieś. Może tu. Szybko. Albo tu przejść. Szybko. Orprimo. Szybko, super atak. Ale super atak jest na blisko. No to podejdź do niego troszkę. Szybko. Jest. I chowaj się. Ale... Oj, zobaczył cię, a uciekaj! Bo masz mało siły. Jest, udało. Woo! Idź do 3 razy szuka, 3 zwycięstwa. Jest kamionczy i to jest super. Roski odlotowski, może trochę nudne, jak Oluś mówi, ale zobacz. Kiedy ci się udało 3 razy pod rząd wygrać? Powiedz mi. Kiedyś to mi się udało razy przejść. Poczekaj, zostaw. Przejść co? No... 10 razy pod rząd. Naprawdę? Taki byłeś super? Dobra. Otwo-
otworzę pieniążki. No to otwórz pieniążki. Okej, Josko, super, Josko. No dobra, no to tyle. Dziękujemy. Mam nadzieję, że Wam się trochę ten nudny pomysł spodobał, ale jest skuteczny, jak zobaczyliście. Nic nie sklejaliśmy. Zrobiliśmy to 3 razy pod rząd. Od momentu, aż on zaczął słuchać, bo nie liczymy tego pierwszego, gdzie się mądrował, że to nie to, nie to, nie to. Ale się nam udało. Pozdrawiamy Was. Jeszcze raz zdrowych, spokojnych, wesołych i mokrych świąt. Pysznych jajeczek i coś od zajączka. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Pa, pa, pa. Czym wyłączysz? Może wyłączę... No może telefonem. Uwaga. No to, a to dotknij tutaj rogu. Zobaczymy, czy ci się uda. No jeszcze raz, jeszcze raz.